Szanowni Państwo, przed nami bardzo ważny dzień. Już w najbliższą niedzielę 28 czerwca będziemy wybierali prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wolne wybory to święto demokracji. To ten moment, gdy potwierdzamy, że żyjemy w demokratycznym, praworządnym i wolnym państwie. Mamy wybór i możemy go swobodnie wyrazić. To jest nasz głos za tym, jak ma wyglądać nasz kraj, nasze życie i nasza przyszłość. Choć różnimy się w poglądach i ocenach, to jestem głęboko przekonana, że w tym demokratycznym akcie wyborczym zawsze kierujemy się dobrem Polski. Mamy prawo różnie je widzieć, ale ono zawsze powinno przyświecać naszej decyzji. Wybierając konkretnego kandydata, będziemy decydować o tym, jak przez najbliższe 5 lat polskie sprawy będą rozstrzygane, w którą stronę pójdziemy. Czy będzie to droga rozwoju, bezpieczeństwa i troski o rodzinę, czy inny kierunek? To są Państwa decyzje, obywateli wolnego i suwerennego państwa Polski. To ten głos jest i zawsze powinien być decydujący. Te wybory będą odbywać się w szczególnych okolicznościach. Po pandemii koronawirusa, w obliczu walki o powrót do nowej normalności, o zachowanie miejsc pracy i stabilności naszej gospodarki. Wydarzenia ostatnich miesięcy zapewne wpłyną na nasze wybory. Doświadczeni tymi okolicznościami dużo ostrzej widzimy, jak wiele jako kraj i naród osiągnęliśmy w ostatnich latach i jak bardzo chcemy utrzymać dotychczasowy poziom i warunki naszego życia. W tych trudnych i niespokojnych czasach potrzebujemy współdziałania i wzajemnej troski, odwagi w decyzjach, spokoju oraz rozwagi w działaniu. Widzimy, jak ważne jest nasze zdrowie, stabilna praca i wsparcie państwa, posiadanie własnych instrumentów do szybkiego działania. Doceniamy też, jak ważne są tradycja, nasza historia, doświadczenie i mądrość najstarszego pokolenia, jak wiele znaczy dla nas bezpieczeństwo naszych najbliższych, jak bardzo potrzebujemy skutecznego i silnego państwa, władzy, która myśli i troszczy się o sprawy obywateli i realizuje interes Polaków tu w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Szanowni Państwo, czas wyborów to czas najważniejszych decyzji. Weźmy w nich udział, głosujmy, bierzmy los w nasze ręce, nie oddawajmy spraw dla nas najważniejszych walkowerem. Miejmy poczucie, że o nas i o naszych najbliższych nie zdecydował ktoś inny. Wszyscy jesteśmy obywatelami, każdy głos jest tak samo ważny i potrzebny. Szanowni Państwo, mając świadomość wagi naszych decyzji, wybierajmy rozważnie. Gdy dziś obserwujemy niepokojące wydarzenia na ulicach niektórych europejskich miast, zdajemy sobie sprawę, jak cennym darem jest dla nas wszystkich zgodne współistnienie. To, że dziś mieszkamy i żyjemy w bezpiecznym kraju, również jest wynikiem decyzji wyborczych każdego pojedynczego głosu. Ma on wielką siłę, dlatego proszę, wybierajmy tak, abyśmy z dumą i odwagą mogli patrzeć w przyszłość. Idźmy na wybory. Przyszłość Polski jest w naszych rękach.